Przy agroturystyce Dom pod Lawendowym Polem w Oliborzu w gminie Nowa Ruda odbyła się trzecia edycja biegu z okazji Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Organizatorem dzisiejszego biegu jest przede wszystkim wieś Wolibórz, czyli pan sołtys, Rada Sołecka oraz Koło Gospodyń Wiejskich Woliborzanki przy pomocy i współpracy z Centrum Kultury Gminy Nowa Ruda. Mieszkańcy Woliborza są bardzo wspaniałą, taką zorganizowaną, zwartą społecznością. Chcieli, żeby się coś tutaj w naszym Woliborzu działo. Pozamykano tutaj szkoły, zamknięto biblioteki, więc mieszkańcy wyszli z inicjatywą, aby w ich miejscowości zorganizować imprezę i padło akurat na bieg żołnierzy wyklętych. Mamy tutaj fajne warunki terenowe, wspaniałą społeczność wiejską i tak zostało, tak pozostanie. Trasa jak co roku, data ostatniego zmarłego żołnierza wyklętego i no, troszkę biegniemy asfaltem, troszkę w terenie po drodze takiej polnej, jakby powiedzieć, no i resztę troszkę ścieżkami, co przygotowali nam tu organizatorzy na polu lawendowym. Troszkę trawki, troszkę żwirku. Dlaczego pani postanowiła wziąć udział w tym biegu? Chciałam honorować ten bieg żołnierzy wyklętych, tak jak zresztą co roku. No i dlatego postanowiłam przebiec. A jak było na trasie? Podobała się pani? Tak, bardzo fajna trasa tutaj biegałam, także fajnie. Czemu pamiętnić żołnierzy wyklętych? A który raz już bierzesz w nim Drugi. Udział? Jak ci się ten bieg dzisiejszy podobał? Fajnie. Myślę, że jest bardzo ważny bieg dla Polaków, dlatego wystartowaliśmy w tym biegu. Poza tym jesteśmy z Woliborza, pochodzimy stąd tutaj. Chcieliśmy go nie reprezentować Wolibórz, oczywiście rodzinie, ja, syn i żona. No i ogólnie polecam ten bieg na przyszły rok, bardzo fajna impreza. Na mecie medale wręczała wójt gminy Nowa Ruda Adrianna Mierzejewska i sołtys wsi Wolibórz Wojciech Kutera. Cieszy mnie to, że jest to po raz kolejny odbyła się w Woliborzu ten bieg ku pamięci żołnierzy wyklętych. Jest to fajna inicjatywa, jest to niedługi bieg, gdzie każdy, nawet najmłodszy uczestnik, 5-4-letni, może też przebiec. W biegu przy dość mroźnej aurze wzięło udział blisko 20 osób z rejonu powiatu kłodzkiego. Troszeczkę zawiodły nas dzieci, ale to przez to, że dzisiaj żeśmy mieli u nas 17 stopni mrozu. No i dzieci troszeczkę chorowały, ale i tak było ładnie, dzieci pobiegły. Po biegu jest poczęstunek organizowany przez Koło Gospodyń Wiejskich. Myślę, że jest to fajna rzecz. Każdy się może napić herbaty, kawy, zjeść kiełbaskę i co więcej, zapraszamy za rok.